2 października 2024 roku. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Gliwic. Jestem właśnie w Parku Chrobrego przy rzece, która nazywa się Kłodnica. Słyszymy jej szum. Jeszcze nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu nie tak spokojnie patrzyliśmy na to, w jaki sposób poziom wody tutaj się podnosi i nie tak spokojnie słuchaliśmy, jak szumi ta nasza gliwicka Kłodnica. I tutaj chciałem też powiedzieć, że dopiero od wczoraj ruszyliśmy z codziennikami takimi prawie na żywo, dlatego że nasz montażysta przez 2 tygodnie był na urlopie i większość materiałów wcześniejszych, chyba dopiero od 1 października ruszyła już bieżąca produkcja, była nagrywana o wiele, wiele wcześniej, nawet 3 tygodnie, a więc jeszcze przed sytuacją, która miała miejsce w ostatnich tygodniach, ostatnich 2 tygodniach, mam na myśli powódź, która dotknęła bardzo boleśnie nasz kraj, szczególnie Dolny Śląsk i Śląsk Cieszyński oraz wiele, wiele innych miejsc, które też walczyły z powodzią. Wiemy, jak wiele tragedii wydarzyło się w ostatnim czasie i jak długie będą jeszcze skutki tej powodzi, jak wiele osób utraciło cały swój dobytek, cały swój majątek. Tutaj ogromny szacunek dla tych, którzy pomagali, dla wszystkich służb, ale i też dla ludzi, którzy ruszyli z pomocą, dla wszystkich wolontariuszy. Wiemy też, że w naszych parafiach diakonia kościoła prowadzi zbiórkę, która jeszcze do 15 października jest otwarta. Szczególnie polecam, wiele parafii też zbierało dary w postaci jakichś rzeczy przydatnych w danym momencie tym, którzy właśnie na tych rejonach, na tych obszarach naszego kraju jej potrzebują. Moi drodzy, dzisiaj zaczynam od rzeki, od wody, od tej sytuacji, dlatego by połączyć się z tymi, którzy potrzebują nadziei po tej powodzi i dlatego też, że teksty, które są na dzisiejszy dzień w naszym przewodniku z Biblią na co dzień, dotyczą wody. Posłuchajmy tych fragmentów biblijnych na dzisiaj. W Księdze Izajasza w 49 rozdziale, 10 wierszu. Nie będą odczuwać głodu ani pragnienia, nie porazi ich upalny wiatr ani słońce, bo powiedzie ich ten, który ma litość nad nimi, do źródeł wód ich zaprowadzi. I Ewangelia Jana, 4 rozdział, 15 werset. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Zupełnie inna woda od tej, o której przed chwilą mówiłem. Pierwszy fragment dotyczy obietnicy danej narodowi izraelskiemu, że znajdą się w końcu w takim miejscu, gdzie dosłownie w tłumaczeniu będą mieli wodę z wód krynicznych, czyli ze źródeł wód, a więc wodę czyste, wody, które każdy pragnie, wody, której każdy doświadczając cieszy się z tego, że może ją pić. I druga historia, którą doskonale znamy, kobieta, która prosi Jezusa przy studni o wodę i mówi: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. I wiemy, że Jezus mówił o sobie, że jest wodą życia. I drodzy, dzisiaj bardzo krótko chcę zachęcić też do tego, byśmy właśnie myśląc o wodzie, o tej niesamowitej wodzie, zobaczyli w wodzie nadzieję, nadzieję Bożą, nadzieję Chrystusową i spróbowali dać otuchy, dodać otuchy tym wszystkim, którzy tej nadziei potrzebują w tym trudnym czasie. Byśmy spróbowali
wzmocnić modlitwą tych, którzy właśnie stracili może sens i cel swojego życia, by mogli zaczerpnąć bez strachu i lęku wody żywej, wody krynicznej, wody z Chrystusowego źródła, samego Chrystusa. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, dziękując za przyłączenie się do wszystkich zbiórek, za Wasze serce, czy tych rzeczowych, czy finansowych. I dziękuję też i proszę o to, byśmy modlili się o wszystkich tych, którzy tego wzmocnienia w tej trudnej sytuacji potrzebują. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.